Cześć, witajcie na kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy film z soboty. U nas błotko. Błotka. Cały czas błotko. Zaraz wam pokażemy, co akurat teraz robimy. Kamil wam może powiedzieć, co dzisiaj robię w południe, nie? Uwaga, będę rzucał. Byliśmy po prostu na krzaczka. Wycinaliśmy krzaki. Obcinaliśmy, bo wiecie, taki dobry czas, żeby to porobić, ciepło, przynajmniej bo dzisiaj słoneczko ładnie i obcinaliśmy, wycinaliśmy te krzaki, które nam wchodzą po prostu na pole i przeszkadzają, żeby gdzieś tam podjechać bardziej i to też sobie pojedziemy, bo teraz jest czas, póki ładna pogoda i nie ma jeszcze pracy w polu. Aha, tu już zapomniałem, że łańcuch się, kurczę, pieczony. Dobra, muszę jej wymienić piłę. Albo coś wziąć, bo... My tutaj będziemy ciąć, ale nie myślcie, że robimy warzywnik. Szykujemy taki powitalną ściankę. Na dzień kobiet u nas. Na wsi. We wsi. No, dzisiaj jak porządkowo. Proszę bardzo. Wysprzątane. To ja idę malować, a gospodarz co będzie robił? Gospodarz będzie podłączał kreślę i będzie mył rozsiewacz. Ciągnik, jak zdąży, to cielętnik, bo trzeba go wymyć. Chcemy go wybiałkować na wiosnę i cielaki małe powoli zamawiać. Małe cielaki zamówić w marcu. Więc jest czas, ładna pogoda, żeby takie rzeczy porobić sobie, nie? No. Jest krzywo, jest tanio. Jak widzicie tutaj, gdzie były cielaczki, to teraz na razie jest późno. Pusto! A co się dzieje? Brudno jest i czekamy na historię, jak to będzie przerobione. No, niedawno to robiliśmy w sumie tutaj. To były świnie, jak dobrze pamiętacie. A niedawno... O nie, to dawno było świnie, bo nawet ja nie pamiętam. Niedawno przerabialiśmy na ścianę, tutaj postawiliśmy. Aha, nawet chyba ja tego nie widziałam. Zboże. Tak, tutaj było takie przejście. No, tam sobie sypiemy. I tak, tu będą cielaki teraz zrobione, koniec. Czekajcie, ja oddalę. O, tutaj było przejście. Małe, takie, wiecie, do odpajania. A to będzie likwidowane, przeniesione tu. Się brudno tutaj ściany, wszystko umyte, wszystko trzeba posprzątać. Okna zostaną wymienione. Zrobimy drzwi takie rozsuwane. I dwa kojce tam będą zrobione. Będzie otwierane. Na takie, wiecie, tu odpoimy i je przepędzamy tam, zanim pod wiatę, czy jak tam miejsca nie będzie, żeby mieć te miejsce na te takie 100, 150, 200 kg. One będą mogły sobie tutaj swobodnie, więc tam będziemy rozkuwać też takie większe drzwi, bo tam były zamurowane kiedyś generalnie i w razie już szykować jakby w przyszłości ładowarkę, jak było, żeby można było sobie tu ją manewrować wszędzie. Taki jest plan. Czyli bez sensu to było przerobione, nie sprawdziło się? No nie sprawdziło się, takie... Nie uratował nas. Więc trzeba to wszystko inaczej jednak zrobić, ale człowiek się na błędach uczy właśnie i przeróbmy to inaczej. Ale to wykorzystamy te drewno na kojce właśnie dla tych małych na odpajanie. Ale one będą aż do tego słupka tak tu odgradzać? Nie, tutaj będą mały taki kojec. Taki wystarczy, taki, żeby byle te, zachować te wymiary, jakie są potrzebne według rozporządzenia, a reszta będzie. Tam będzie garek paszowy dla tych dużych, który będzie przyjezdny, będziemy wywalać tugny i sobie na przykład ładowarkę w przyszłości tam wyjeżdżać i tam rzucać na gnojownik, gotowy skuter, baluty, żeby można było po prostu takie. By New Holandzik takie, się tu nie zmieści. No New Holandzik się tu nie zmieści niestety. No. Dobra, ja już swoją robotę zrobiłam. Teraz jak widzicie rozsady, ale akurat nasionek nie przyniosłam. Biorę się za rozsady arbuzów. W tym roku próbujemy z arbuzami. W zeszłym roku byliśmy na farmie takich jednych znawców arbuzów i widzieliśmy, że w naszych warunkach da się wyhodować super arbuzy, które ale troszeczkę dłużej dojrzewają, także już bierzemy się w tym roku za rosadę. Muszę przynieść, więc mamy taką wczesną odmianę, którą właśnie już w lutym trzeba robić rosadę. Także zobaczymy, co nam wyjdzie z arbuzów. O, to taka dokładnie odmiana, kilka ziarenek. Zobaczymy, czy nam coś wyjdzie, czy coś w ogóle nam wykiełkuje. Dobra, mamy ziemię. To tak jak widzicie, nie wiem czy wiecie, mówiła, zmieniamy profil. Zmieniamy profil.
gospodarstwa. Tak, będziemy tylko uprawiać arbuzy. Przenosimy i będziemy zaczynamy uprawiać tylko arbuziki. Ale to po jednym tylko arbuziki. Nasionku, nie? No po dwa chciałem i w razie czego... A ile jest w paczuszce? Nie wiem, zaraz zaczynamy to malutko. Aptekarskie. No ho, ho. 7. Mamy dwie paczki. Znaczy się no w sumie. No nie wiem, możesz spróbować. Może po jednym, a po prostu w tych dużych dwa. Dobra, to po jednym będziemy robić. Najwyżej nam nic nie wyjdzie. Ups. One dobrze kiełkują. Fajnie by było, jakby coś wyszło z tego. Będzie trzeba na parapet postawić, nie? Tak. Podłoże wysokiej jakości. Mieszane już z perlitem. Ładnie wygląda. Ładna ten. Uj. Kamil się właśnie na warzywka przenosi. Szkoda, że nie mamy takiej ziemi do warzywek, nie? No. U nas niestety glina, tu dwa i usuniemy najwyżej, nie, po co sumę? Nie no, już dwa nasionka. Dwa i po prostu ten słaby kiełek usuniemy już później, nie? Tak. Kamil czai się też na ogórki w tym roku, także kto z naszych okolic chce ogórki, to proszę podjechać w sezonie. Sprzedawać. Będę stała przy drodze z ogóreczkami. Tak? Żartuję. Tak, straganik zrobimy. Za duża to jest wieś, żeby tak. Będą... Za duża wieś, za mało aut jeździ. Będą... Tak więc New Holland, umę te tutaj rozsiewać. Jak możecie zobaczyć, też robiłem to na płycie linolowej. No, idę zrobić teraz odpas. Trochę zimno się robi. No ale to taka wiecza robota z tym myciem ciągnika póki co, zwłaszcza z turem, jak on jest używany praktycznie co 3 dni. 2-3 dni w zależności. To i tak zawsze się obrudzi w tym błocie, co tutaj jest za nami. Tak to jest. Oczywiście taka robota z ładowaczem czołowym. Idę zrobić teraz odpas, pokażę wam co tam u nas byczków, ile mamy. Na dzień dzisiejszy mamy 24-27 sztuk tylko. Dobrze widzicie? 3 razy po 8. Tu są największe. Ten tutaj jest największy akurat. O, chcę zobaczyć. Z tych tutaj to są najbliższe do nas do sprzedaży. Później mamy kolejną grupę na przyszły rok już, koniec roku albo początek przyszłego roku i, no, i najmniejsze, które były niedawno przeprowadzone tutaj i tam 3 jałówki, które muszą dorosnąć. Mieliśmy tam w kojce 12, nie 15 i tak sprzedawaliśmy sobie najpierw 5, później 7 i 3 zostały najmniejsze. Jak jest kasa potrzebna, to wtedy sobie sprzedajemy. Tutaj są pokarmione póki co jeszcze wysłodkami. Wysłodku nam zostało generalnie na może pół miesiąca, więc kończymy prawie wysłodki. Będziemy otwierać kopiec kukurydzy. Jestem ciekawy, jak wygląda ta kukurydza, czy dobrze zrobiła w tym roku. Jeśli chodzi o byki, to póki co jeszcze najlepiej płacą z tego wszystkiego. Ta cena się utrzymuje, nawet troszeczkę chyba poszły w górę. Nie wiem ile tam na dzień dzisiejszy kosztują, ale od 2020 roku bodajże ta cena się utrzymuje i nie spadła. To jest ten pozytyw, że jednak z tej produkcji mieszanej jak nie zboże, to chociaż produkcja zwierzęca zapłaci tak jak... No znaczy ze świniami jest gorzej. Mieliśmy świnie generalnie i szybki jest obrót tymi pieniędzmi, szybki obrót, bo one w 3 miesiące mogą urosnąć, ale znowu dużo tej paszy zużywaliśmy, dużo mieliśmy zbóż, które trzeba było przeznaczyć na paszę i to jednak praktycznie większe. A tu jednak z bykami jakoś i sprzedajemy buraki, rzepak, pszenicę, kukurydzę na ziarno, do tego częściowo jeszcze jęczmienia sprzedajemy, która nie zostanie, nie zeszrutujemy, więc jakoś z tymi bykami jest generalnie łatwiej, by się wydawało. Niektórzy mówią, że nic ich nie ma, ale jednak jest jakoś łatwiej i plus taki, że mamy przecież ten obornik, który co roku stosujemy i to nie jest troszeczkę obornika, tylko na jakąś większą areę, jak ktoś ma tych byków jeszcze więcej, to już w ogóle idzie zaoszczędzić na nawozie też generalnie, bo wtedy mniej sypią jakichś podkorzeń azotowych,
nawóz drogi w tych czasach w stosunku do tych zbóż. Oczywiście wiecie sami, jaka jest tragedia, więc trzeba jakoś w tym roku oszczędnie oszczędzać, chyba że coś się zmieni. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, robię odpas i kończę dzień oczywiście, więc to wszystko na tym vlogu. Mogliście zobaczyć sobie troszkę z dzień z Wercią, troszeczkę ze mną. No, do następnego vlogu. Na razie.